Dzisiaj takie pytanie, co to znaczy być pomocą albo przeszkodą dla służby pańskiej? Takie pytanie powinniśmy skierować z myślą o skierowaniu go do wierzących. Pytanie jest ukierunkowane do tych, którzy są narodzeni na nowo. Nie ma sensu zadawać go osobom nienarodzonym na nowo. Zatem pytanie jest skierowane do wszystkich, którzy zbierają się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Spośród wielu przywilejów nadanych nam przez zawsze łaskawego Pana, największym zapewne jest ten, że możemy być obecni na spotkaniach Jego umiłowanego ludu, podczas których obchodzona jest ustanowiona przez Niego pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. Każdy, kto rzeczywiście miłuje Chrystusa, znajdzie radość w przebywaniu tam, gdzie obiecał On być. Szczególny charakter temu spotkaniu nadaje zgromadzenie się na łamanie chleba. Zgromadzanie się na łamanie chleba, by głosić Jego śmierć i zmartwychwstanie i rozważać Słowo Boże, by poznać Jego myśli, a w modlitwie przyjść przed tron łaski, by wspólnie wyjawić Mu nasze potrzeby i zaczerpnąć z Jego niewyczerpanego i niewyczerpalnego źródła. Każde wierne serce tęsknić będzie do tego, by być obecnym na zgromadzeniu, a możemy być pewni, że każdy, kto celowo lub dobrowolnie opuszcza zgromadzenie, znajduje się w zimnym, obojętnym i niezdrowym stanie ducha. Opuszczanie naszych zgromadzeń jest pierwszym krokiem na pochyłej drodze, która prowadzić może do całkowitego odrzucenia Jezusa i wszystkiego tego, co jest Mu drogie, o czym komunikuje nam Paweł w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział 25 do 27 wersetu. I celem odpowiedzi na to pytanie nie będzie, jak już wspomniałem na początku, roztrząsanie często stawianego pytania, skąd możemy wiedzieć, do jakiego powinniśmy chodzić kościoła, zgromadzenia, zboru. Pytanie to dla każdego chrześcijanina ma na pewno ogromne znaczenie i każdy wierzący powinien je postawić sam sobie i spróbować odebrać ze Słowa Bożego właściwą odpowiedź. Gdyż pójście do zgromadzenia bez wiedzy, na jakim gruncie ono bazuje lub się zbiera, oznacza działanie niewiedzy, w niewiedzy i w obojętności lub w obojętności, co całkowicie nie zgadza się ani z bojaźnią Bożą, ani z miłością do Jego Słowa. Teraz, w tym nagraniu, zajmować nas będzie nie ten problem. Nie będziemy zajmować się też tutaj gruntem, na którym się zgromadzamy, lecz naszym stanem i zachowaniem się na tym gruncie. A więc sprawą, która dla każdego, kto wyznaje, że zgromadza się wraz z innymi wierzącymi w imieniu Jezusa, jest szczególnie ważna i poważna. Bowiem On jest świętym. Tak, po trzykroć świętym. Chciałbym więc dlatego do każdego serca i sumienia skierować pytanie. Czy jesteś dla zgromadzenia pomocą czy przeszkodą? To, że każda jednostka jest jednym lub drugim, jest jasne i zrozumiałe, dlatego też pytanie to ma tak doniosłe praktyczne znaczenie. Prosimy Cię, abyś otworzył swoje serce i swoją Biblię i przeczytał z namysłem i modlitwą rozdział 12 pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Znajdziesz tu dopiero co wspomnianą prawdę, że każdy członek ciała wywiera swój wpływ na pozostałe części. Jest to prawie tak jak w ludzkim ciele. Jeżeli coś jest nie w porządku, a może to dotyczyć części najbardziej ukrytej lub najsłabszej,
to choruje całe ciało. Wystarczy naderwać paznokieć, wystarczy, by zabolał ząb albo została zwichnięta noga, by jakikolwiek staw mózgu lub nerw był nie w porządku, a zaraz całe ciało odbiera to jako przeszkodę w normalnym działaniu. Tak samo dzieje się w Kościele Bożym, w ciele Chrystusowym. Jeżeli jeden członek cierpi, wraz z nim cierpią wszystkie członki. Jeżeli jeden członek został uwielbiony, radują się wszystkie członki. Stan każdego członka z osobna wpływa na cały organizm. Stąd też wypływa wniosek, że każdy członek w stosunku do wszystkich pozostałych jest albo pomocą, albo przeszkodą. Cóż za ogromna prawda. Oczywiście ma ona też decydujące znaczenie praktyczne. Apostoł nie mówi tu o jakimkolwiek miejscowym zborze, lecz o całym ciele, którego wyrazem powinno być każde miejscowe zgromadzenie. Tak więc mówi on, pisząc do Koryntian: Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Naturalnie, w innych miejscowościach istniały również zbory, lecz gdyby apostoł mówił do nich o tej samej sprawie, mówiłby w ten sam sposób. Bowiem co jest prawdą dla całego ciała, to odnosi się również do każdego miejscowego zboru. Jest to całkiem jasne i proste, a w praktycznym względzie bardzo ważne. Z prawdy, którą właśnie widzieliśmy, że Słowo Boże tak porusza, wynikają dla nas kosztowne i ważne pobudki do świętego i wiernego życia. Można powiedzieć, że po pierwsze nie powinniśmy znieważać Jezusa, głowy naszego ciała, z którą jesteśmy zjednoczeni. Także po drugie nie powinniśmy zasmucać Ducha Świętego, przez którego jesteśmy zjednoczeni z głową i zanurzeni, ochrzczeni w jedno ciało. Także po trzecie nie powinniśmy szkodzić członkom ciała tak bardzo z nami związanymi, co mogłoby wywrzeć na nas mocniejszy wpływ niż te wcześniej podane motywy działania. A żeby uzyskały one pośród umiłowanych dzieci Bożych większe znaczenie, muszą one być ukierunkowane na Pana Jezusa i tylko na Niego, a nie na siebie. Można zaakceptować tę naukę o jedności ciała i jej nauczać. Całkiem jednak inną rzeczą jest w niej żyć i objawiać jej świętą, przekształcającą siłę i moc. Ubogi ludzki umysł może roztrząsać największe prawdy i omawiać je na różne sposoby bez podporządkowania ich uświęcającemu działaniu serca, sumienia i życia. Jakże poważna jest to dla każdego z nas myśl. Obyśmy chcieli poruszyć ją w naszych sercach i obyśmy pozwolili zadziałać jej w naszym życiu i usposobieniu. Oby prawda o jednym ciele stała się dla każdego wierzącego z osobna na całej kuli ziemskiej prawdziwą rzeczywistością. Moglibyśmy na tym zakończyć ze świadomością, że gdy ta wspaniała prawda, o której przed chwilką była mowa w Słowie Bożym, zostanie przez wszystkich przyjęta i utrzymana w żywej wierze, to na pewno ukażą się również wszystkie jej wspaniałe, pozytywne skutki, które wynikają z niej dla praktycznego życia. Jednak przy tym rozważanym temacie szczególnie na sercu leżała nam jedna strona naszego spostrzeżenia w tym zakresie, a mianowicie taka, jaki wpływ ma i jak kształtuje zgromadzenie stan każdej pojedynczej duszy, nastawienie serca i usposobienie każdego brata i każdej siostry, którzy do niego należą.
Najpierw chciałbym, żebyśmy zerknęli i zwrócili uwagę na to, że wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób służą w zgromadzeniu, podlegają szczególnej i poważnej odpowiedzialności, czy to śpiewają pieśń, czy modlą się, dziękują lub czytają ze Słowa Bożego, lub na koniec biorą udział w nauczaniu i napominaniu. Wszyscy oni powinni zdawać sobie z tego całkiem wyraźnie sprawę, że są oni powołani i uprawnieni przez Boga do wypełniania swojej służby i nie powinni zapomnieć, że również w tym, co czynią, są narzędziami samego Pana Boga, samego Pana. W przeciwnym razie będą oni po prostu szkodzić zgromadzeniu. Mogą oni wygasić działanie Ducha Świętego, przeszkadzać w uwielbieniu, a także w odbieraniu błogosławieństwa dla zgromadzenia. Jest to bardzo poważna sprawa i wymaga ogromnej uwagi, baczności ze strony tych, którzy w jakikolwiek sposób biorą udział w służbie w zborze. Już samo zaśpiewanie niepasującej lub w nieodpowiednim czasie pieśni może wyrządzić wielką szkodę, przerywając przebieg zebrania i rozstrajając cały jego ton. Również samo Słowo Boże może być przeczytane w nieodpowiednim miejscu lub nieodpowiednim czasie. Jednym słowem, wszystko, co nie jest bezpośrednim skutkiem działania Ducha Świętego, może zaszkodzić budowaniu się i błogosławieństwu dla zgromadzenia. Wszyscy, którzy biorą udział w służbie dla zboru, powinni w każdym czasie dążyć do tego, by w tym, co czynią, byli prowadzeni Duchem Bożym. Ich motywem działania powinno być tylko jedno – uwielbienie Chrystusa w zgromadzeniu i błogosławieństwo zgromadzenia przez Chrystusa, przez Niego. Jeżeli tak nie jest, niech lepiej milczą. Bardziej wtedy uwielbią Pana Boga, bardziej wtedy uwielbią Pana i staną się większym błogosławieństwem dla dusz niż czasami przez niespokojne czynności i niepotrzebne słowa. Obok szczególnie świętej odpowiedzialności wszystkich tych, którzy biorą udział w służbie w zborze, w taki czy inny sposób istnieje poważna odpowiedzialność dla każdego z osobna. Ogólny ton, charakter i stan zboru, jak również zgromadzenia, związane są najczęściej z pytaniem, jaki jest stan duchowy wszystkich dusz, które stoją na tym samym gruncie. Sprawa ta porusza głęboko serce każdego oddanego Panu człowieka i pobudza każdego takiego człowieka do skierowania właśnie powyższych pytań do wszystkich tych, którzy zbierają się w imieniu Pana Jezusa, gdziekolwiek pod słońcem znajduje się lokalny zbór. Każda dusza w nim, w tym zgromadzeniu w zborze, jest albo pomocą, albo przeszkodą, pomnażaczem lub burzycielem. Wszyscy, którzy zbierają się z ofiarnym, poważnym, przepełnionym miłością sercem, którzy przychodzą na spotkania, ponieważ jest w nich obecny sam Pan, którzy śpieszą tam, gdzie ustanowiona jest pamiątka Jego imienia, którzy w Jego obecności są szczęśliwi, ci wszyscy są prawdziwą pomocą, błogosławieństwem dla zgromadzenia, oby Bóg pomnożył liczbę takich. Gdyby wszystkie zbory miały więcej takich błogosławionych, wierzących, jakże inaczej wyglądałoby zgromadzenie w niektórych miejscach. Dlaczego jednak tak nie jest? Nie chodzi bowiem tylko o dar lub wiedzę, lecz o łaskę i pobożność, prawdziwą pobożność, a nie tylko przybieranie jej pozoru i prawdziwe życie w modlitwie, a więc o stan, w jakim powinno znajdować się każde dziecko Boże,
i każdy sługa Chrystusowy, bez łaski, pobożności i życia w modlitwie nawet najwspanialsze dary i największa wiedza są tylko przeszkodą i sidłami. Sam dar i poznanie bez czystego sumienia i bez bojaźni Bożej mogą być wykorzystane przez wroga do zgubienia duszy i zostały już w tym celu wielokrotnie wykorzystane. Wszędzie tam, gdzie są prawdziwa pokora i bojaźń i gdzie istnieje owa powaga wywołana świadomością obecności Boga, tam znajdują się w zgromadzeniu duch uwielbienia i głębia i świeżość Ducha Świętego. Ogromną różnicę stanowi to, czy zbór gromadzi się wokół jednego zdolnego człowieka, czy też zbiera się po prostu wokół samego Pana jako członki jednego ciała. Jest wielkim dla całego zboru niebezpieczeństwem, jeśli jego członkowie zgromadzają się z powodu sługi lub też kilku sług, lub też z nawyku, przyzwyczajenia, obowiązku, czy nawet przywiązania do zboru. Jeśli jednak wierne serca zgromadzają się ze świadomością, że w zgromadzeniu jest ich umiłowany Pan Jezus Chrystus i Zbawiciel i pragną tylko Jemu dać wdzięczność, jeśli wielbią dawcę, a nie dary, jeśli są wdzięczni za płynący od Niego strumień łask, wówczas błogosławieństwo spłynie na cały zbór. Ogólnie uważa się, że ci wierzący, którzy nie mogliby obejść się bez uczestnictwa w zgromadzeniu do imienia Pana Jezusa, są właśnie tymi, którzy najbardziej je cenią i akceptują. Oni to przyznają zgromadzeniu Jego Boże miejsce. Ci natomiast, którzy więcej godności i ważności przypisują darom, niż im się należy, i bez nich nie mają w zgromadzeniu przyjemności i błogosławieństwa, są dla zboru przeszkodą i źródłem słabości. Takich malkontentów można poznać po tym, że twierdzą, że ze zgromadzenia wyszli niezbudowani, albo że jakaś wypowiedź brata lub jakaś pieśń została niebudująco zapodana, wykorzystana, lub wypowiedź jest niebudująca, choć jest z Słowa Bożego w sposób podana, kontrolowany przez Ducha Świętego. Niestety istnieją jeszcze tego typu przeszkody i przyczyny słabości wymagające naszej wzmożonej uwagi. Zanim pójdziemy, by zająć nasze miejsce na zgromadzeniu, każdy z nas powinien zadać sobie poważne pytanie. Czy jestem pomocą, czy też przeszkodą, budowniczym, czy burzycielem? Jeżeli przychodzimy z zimnym, obojętnym lub nawet zatwardziałym sercem, jeżeli tylko z formy i przyzwyczajenia kroczymy po drodze uznanej przez siebie za właściwą lub w nieukierunkowanym, niezłamanym, gderliwym i oskarżającym duchu, który wszędzie szuka błędów u innych i znajduje te błędy, sądzi wszystkich i wszystko, tylko nie siebie samego, wtedy najpewniej jesteśmy poważną przeszkodą dla błogosławieństwa i radości zgromadzenia. Jesteśmy wtedy tym chorym lub zwichniętym członkiem ciała. Jakże to smutne i upokarzające, a nawet przerażające. Strzeżmy się tego, módlmy się o to, zdecydowanie to potępiajmy. Jakże inaczej wyglądają ci, którzy z radosnym sercem przychodzą na zgromadzenia niczym niezakłóconym uśmiechem, obdarzają wszystkich w duchu miłości, łaskawości, który świadczy o Chrystusowym usposobieniu, a nie markotny wyraz twarzy typowy dla Kaina, któremu spadło oblicze. Oni to z góry cieszą się na spotkanie z umiłowanymi braćmi i siostrami, czy to przy łamaniu chleba, czy przy źródle Pisma Świętego, lub przed tronem łaski,
we wspólnej modlitwie. Oni głęboką i serdeczną miłością obejmują wszystkie członki ciała Chrystusowego. Oczy ich nie są posępne, a ich sympatia nie oziębła dla nikogo. Wokół nich przez podejrzliwość i nieufność lub przez jakiekolwiek inne złe uczucia. Oni przez Boga nauczeni są miłować swych braci. Widzą ich ze szczytu skał i widzą ich widzeniem wszechmocnego. To możemy sobie znaleźć tego typu wyrażenia na przykład w 4 Mojżeszowej 23:9. Bo z wierzchu skał oglądam go, a z pagórków będę nań patrzał. Oto lud ten sam mieszkać będzie, a między narody mieszać się nie będzie. Oraz 4 Mojżeszowa 24:4. Jako piękne są namioty Twoje, o Jakubie, przybytki Twoje, o Izraelu. I także 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Wtedy rzekł Pan do Kaina, przedżeś się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz Twoja? A zaż jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższon? A jeśli nie będziesz dobrze czynił we drzwiach, grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Ci święci są takimi, którzy przyjmują każde zgromadzenie do imienia Pana Jezusa i każde błogosławieństwo, jakie zsyła im Pan chętnie, i z wdzięcznością, nawet jeżeli nie są one im przekazane przez wspaniały dar lub ulubionego brata, ulubionego nauczyciela. Zaprawdę wszystkie te dusze są Bożym błogosławieństwem dla zgromadzenia, gdziekolwiek tylko są. Z całego serca powtarzamy, oby Bóg pomnożył liczbę tych właśnie świętych. Gdyby wszystkie zbory zbudowane były z takich dusz, to już tu istniałaby atmosfera nieba. Imię Jezusa byłoby jak wylany kosztowny nard. Każdy wzrok skierowany byłby na Pana Jezusa, na Niego. Każde serce byłoby Nim, Panem Jezusem, przepełnione. A o Jego imieniu i Jego obecności złożone byłoby wśród nas najwspanialsze świadectwo. Jakie może się stać przez jakikolwiek najwspanialszy dar? Oby Pan łaskawie wylał swoje błogosławieństwo na wszystkie swoje zbory, by uwolnił je od każdej przeszkody, każdego ucisku, każdego kamienia obrazy i każdego korzenia goryczy, gorzkiego korzenia rosnącego w górę. Oby serca wszystkich zechciały połączyć się i zjednoczyć we wzajemnym zaufaniu i prawdziwej braterskiej miłości. Zaprawdę niech ukoronuje on swym największym błogosławieństwem starania i pracę wszystkich swoich umiłowanych sług, zarówno w domu, jak i na obczyźnie, ożywiając ich serca i wzmacniając ich dłonie, i ofiarując im łaskę Bożą. Najważniejsze jest to, z jakim usposobieniem na zgromadzenie przychodzimy. Czy, tak jak jest napisane, kierując się młodzieńczymi pożądliwościami, mając swoje różne wojenki do rozegrania, czy też ze szczerością z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Niech Bóg Wam błogosławi.